Witajcie, moi drodzy. Właśnie oglądałem to gówno tutaj, bo to jest gówno nie człowiek. Nie ma kogo pomawiać, zaczął pomawiać Najmana. Nie, żebym bronił Najmana, ale jedno jest faktem. Nikt nie zarzuci Najmanowi, że uciekł z ringu. Bił się z różnymi ludźmi, nie będę tutaj wszystkich wymieniał. Udawał sportowca, ale nie uciekał przed nikim. No, taka jego rola w społeczeństwie. Każde społeczeństwo potrzebuje błazna. Fakt, jest błaznem. Ale Rurą, temu kurwa dopiętnie dorastasz. On jest błaznem, a ty jesteś kurwa zerem. Totalnym zerem. Mówisz nam tutaj od jego Armando Maradonnie, że ty się na nim wychowywałeś. Kurwa. Ty się na piłce znasz? Durniu. Właśnie leci... Jak dawałeś tego lajwa, no właśnie leciała Liga Mistrzów. Ty zawsze swoje lajwy dajesz, jak coś się dzieje w telewizji albo coś. Ty kurwa masz pojęcie o piłce nożnej i o kim ty mówisz, kurwa. Skąd wiesz, że nikt nie zna Diego, nie znał Diego Armando Maradonny? Skąd wiesz, kurwa? Bo ty nie znałeś? Frajerzy Jebany? Po następne. Czepiasz w sobotę, że nie pokazał pół roku swoich papierów. No i chuj, że nie pokazał. A ty pokazałeś swoje, kurwa? Durnie szkoły? Można pokażę za parę lat, tak jak ty. I też żeby nie było, nie bronię soboty. Nie wiem, po prostu nie wiem. Co zrobił sobota i mnie to nie interesuje. Po następne. Mówi, że chcesz inteligentnie rozmawiać. Kurwa. Zadałem ci kilka inteligentnych pytań na filmikach wcześniej. I wiem, Durniu, że to oglądasz. Kurwa i nie pierdolę go podrzenia. Co z pieniędzmi z fundacji co kurwa, dlaczego nas oszukiwałeś wszystkich, dlaczego pomawiałeś ludzi dlaczego udawałeś, że jesteś zakopanym jak siedziałeś w aucie w Warszawie dlaczego strugasz kurwa wielkiego gangstera i to internetowego w dodatku szpanujesz nogą w gipsie kurwa w internecie i myślisz, że jesteś kozak kurwa ja mam nadzieję, że kiedyś za to wszystko spotka cię kara taka, taka naprawdę kara, żebyś kurwa złączał bo naprawdę szlak mnie trafia jak na Ciebie patrzę, kurwa durniu patentowy. Ciebie nie pozdrawiam, a wszystkim życzę miłego dnia. Trzymajcie się, hej.